Coach, I would like to give you a coach board for the next season. So now we can turn the page. Możemy teraz otworzyć nowy rozdział, nową stronę i rozpocząć nowy sezon 2023-2024. Patrząc na historię naszego klubu, no to ogromne sukcesy. Mam nadzieję, że nowy trener, a także już po części nowy skład spowodują, że będziemy się bić o medale w, nie tylko w polskiej lidze, ale również na arenie międzynarodowej. I'm really proud I can be part of this family over here. I talked already a couple years ago with Biba about Gdynia and maybe working over here, but it didn't fit at that moment. But we came back, or we took once again contact this summer or after the season, and immediately I was happy and I really look forward to start over here. I'm really excited to start, and I hope with my knowledge and with my experience I can bring Gdynia basketball, Arka Gdynia, back to where they belong, and this is at the top of the Polish league. O pewnych zawodniczkach czy o pewnych trenerach można rozmawiać, jeżeli ma się odpowiednie rozeznanie i pozycję na rynku europejskim. I takie coś właśnie Agnieszka ma. Prezesem Witkowskim co sezon, czy to jest sukces, czy nie ma tego sukcesu, staramy się wyciągnąć wnioski, porozmawiać czy to z zawodniczkami, czy to właśnie z trenerami, jak powinien wyglądać następny sezon. I rzeczywiście była taka sytuacja 2 lata temu, że robiliśmy znowu selekcję i szukaliśmy trenerów, między innymi właśnie przez pandemię rozmawialiśmy online i był taki pomysł, żeby trener Filip już wtedy do nas dołączył. Oprócz tego, że trener ma duże sukcesy, czy to w rozgrywkach seniorskich, czy to też doprowadzał drużyny młodzieżowe do sukcesów. Rozmawiałam też z kilkoma zawodniczkami, które z nim współpracowały i wszystkie zawodniczki wystawiły mu wspaniałą laurkę i dlatego zdecydowaliśmy się na trenera. Oczywiście bardzo ważnym aspektem również było to, że na konferencji mówiliśmy o szkoleniu dzieci i młodzieży. Nie ukrywajmy, że w Gdyni ta piramida szkoleniowa jest bardzo dobra, szczególnie w koszykówce kobiecej. Chcemy, aby te młode zawodniczki, które rozwijają się w naszym klubie, żeby w końcu kiedyś trafił do ekstraklasy albo grał na najwyższym poziomie. Także to jest nasz cel. Mam nadzieję, wiem o tym, że będzie to lepszy sezon. Mamy nowy impuls w postaci nowego trenera, z czego bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że ten impuls sprawi, że będziemy walczyć znowu o te najwyższe cele. I po prostu nie mogę się już doczekać tej ciężkiej pracy i tej walki na boisku. Rozwój drużyny i poszczególnych zawodniczek, zwłaszcza tych polskich, które są wymienione na ostatniej stronie w kadrach narodowych, będzie zarówno klubem, zarówno dla Gdyni, dla jej mieszkańców, jak i dla całej Polski.